kanale. W dzisiejszym odcinku przygotowałam dla Was Q&A. Znaczy, dopiero będę je nagrywać. Dopiero będę czytać Wasze pytanka, już sobie je przygotowałam na telefonie. Była taka możliwość, żebyście je zadali w poprzednim odcinku z Q&A. I teraz tak samo, jeśli jeszcze macie do mnie jakieś pytania, coś Was strasznie ciekawi, to piszcie je koniecznie pod tym odcinkiem. A ja teraz biorę telefon do ręki, także wydawajcie w tym czasie łapeczki w górę i zaczynam odpowiadać. O, mam je. Pytanie numer 1 jest od Niny Lech. Także pozdrawiam Cię od razu, Nina. Jak mam na drugie imię? Moje drugie imię to Anna. Po prostu. Mam krótkie drugie imię i łatwo zapamiętać, bo na pierwsze mam Agata, na drugie Anna, także wiecie, jest okej. Następne pytanko jest od Pink Flower. Tu jeszcze chodzi o to, dlaczego nie nagrywam razem z Moniką. Ja już, kochani, na to pytanko odpowiadałam praktycznie w poprzednim odcinku. Nie chcę się tutaj powielać, ale po prostu nie mamy ze sobą kontaktu, więc tak w skrócie to wygląda i dlatego już nie będziemy razem nagrywać. Dobra, lecimy dalej. Aha, no i oczywiście pozdrawiam Cię serdecznie, także buziaki. A kolejne pytanko brzmi, czy Michał będzie miał swój kanał? Jest to pytanie od Nikoli Siok, także buziaki dla Ciebie, Nikola. Kochani, to już chyba też gdzieś mówiłam. Michał ma swój kanał, także zapraszam Was do niego serdecznie. On ostatnio troszeczkę mniej dodawał swoich filmów, ale na pewno nadrobi, bo wiem, że się szykuje do czegoś fajnego, także będzie na pewno wesoło, także wbijajcie do niego, zostawcie mu suba koniecznie, bardzo się ucieszy. Także zapraszam Was do Michała na kanał. A teraz czas na kolejne pytanko. Tym razem jest to pytanie od Ani i Ania się pyta, czy mam psa. Tak, mam pieska, mam psa, który ma na imię Lacey, jest kundelkiem, taką mieszanką chyba labradora z jamnikiem i na pewno była okazja i będzie zobaczyć ją jeszcze na odcinkach, także jak lubicie Lacola, to dawać tu szybko łapki w górę. Jest jeszcze kolejne pytanie od Ani i brzmi ono, czy wybieram raczej słońce, czy raczej śnieg. Powiem szczerze, dla mnie to jest trudna decyzja, bo ja uwielbiam i słońce, i śnieg, serio, jestem totalnie zajarana. Jak jest słońce, jest mega gorąco i można pływać, chodzić na plażę, że uwielbiam, ale też, no nie będę oszukiwać, uwielbiam sporty zimowe, także tylko czekam, aż śnieg spadnie, chociaż mimo wszystko chyba wybrałabym słońce. Jak dla mnie, lato mogłoby na pewno trwać znacznie dłużej i już nie mogę się doczekać. Tu jest jeszcze ponownie pytanko od Meli i Amelii odnośnie tego, czy Michał będzie miał swój kanał, więc tak, Michał ma kanał, dużo się z Was o to pyta w ogóle, także zaglądajcie do niego, a na pewno się ucieszy. Także już odpowiadam od razu zbiorczo na kolejne pytanie, czy Michał ma kanał. Tak, ma kanał. Jeszcze teraz pytanko od Nikoli Siok, kolejne. Sorry, nie wiem czemu tak powiedziałam. Odnośnie tego, czy będę miała swój sklep. Kochani, powiem tak. Myślę, że na pewno się wszystkiego dowiecie w swoim czasie, ale zdecydowanie szykuję dla Was kilka fajnych niespodzianek, także no, wiecie, dużo rzeczy się szykuje, więc bądźcie na bieżąco, póki co nie zaprzeczam, ale wiecie, wszystko jest w trakcie, także nic się nie martwcie, o wszystkim Wam opowiem. I widzę jeszcze jedno pytanko od Niny Lech, czy wolałabym konia czy unicorna? Unicorna, zdecydowanie. To czas jeszcze na pytanko od Ani Nowosad, a ono jest odnośnie tego, czy byłam w Trójmieście, a jak tak, to w jakim z miast, czy mogę wymienić? No dobra, aha, i pozdrowionka ze Zduńskiej Woli. Także Ania, ja Ciebie też bardzo serdecznie pozdrawiam. Oczywiście buziaki dostajesz. Dzięki za pytanie. Tak, byłam w Trójmieście, byłam i w Gdańsku, i w Gdyni, i w Sopocie. Także byłam w całym Trójmieście. W ogóle mam też moją dalszą rodzinę, która mieszka właśnie w Trójmieście, także no, bywam od czasu do czasu. A tak poza tym to bardzo lubię sobie wyjechać czasami właśnie z Michałem nad morze, tak skoczyć sobie, wiecie, po prostu się przejść po mieście, jak jeszcze wszystko było otwarte i w ogóle. Albo wpaść po prostu na plażę, poopalać się, także tak zdecydowanie lubię Trójmiasto. To następne pytanko, tym razem od Weroniki Treder, także Weronika, buziaki dla Ciebie, a pytanie brzmi, czy lubię tańczyć i kiedy Michał ma urodziny? Czy lubię tańczyć? Tak, ja bardzo lubię tańczyć, zwłaszcza jak można, wiecie, jak są jakieś imprezy typu urodziny, wesela, nowy rok, tak? Po prostu uwielbiam, uwielbiam też wychodzić ze znajomymi na miasto, wtedy też sobie możemy poszaleć, trochę potańczyć, zwłaszcza jak jest dobra nuta, to zawsze chętnie. Także tak, lubię. Nie tańczę, tak wiecie, profesjonalnie, w sensie na przykład chyba ciężko byłoby mi się nauczyć układu tanecznego, ale tak, od tak sobie potańcować bardzo lubię.
A odpowiadając na drugie pytanie, Michał ma urodziny dokładnie 8 marca. Także już swoje obchodził, więc następne dopiero za rok. Następne pytanko jest od Kasi Giemzy, także buziaczki dla Ciebie. A pytanie brzmi... aha, ojeny, sorka, to Julka zadaje pytanko. Dobra, to buziaki dla Ciebie, Julka, sorry, już się poprawiłam. A pytanie brzmi, czy wolę zwierzaki, czy YouTube? Pytanie jest ogólnie trudne, bo powiem, że to są totalnie inne kategorie. Ja zdecydowanie jestem całym sercem zawsze za zwierzakami, bo je po prostu uwielbiam. Także chyba wybrałabym mimo wszystko zwierzaki, mimo że YouTube to jest moja gigantyczna pasja, po prostu uwielbiam nagrywać, ale chyba bym wybrała zwierzaki, serio. Okej, teraz pytanko od RafcioAgent007, także pozdrawiam Ciebie, Rafcio, bardzo serdecznie. A pytanie brzmi, co wolę? Super Sfinksy czy Moji Popsy? Pomyślmy. Nie, no ja się nie muszę dużo zastanawiać. Ja zdecydowanie jestem team Super Sfinksy, Super Zinksy. Uwielbiam totalnie tą serię. Moji Popsy też. Lubię, są naprawdę bardzo ładne, ale jakoś tak mi jest bliżej do tych Super Sfinksów, serio. Nie wiem czemu, po prostu jakoś tak skradły mi chyba serce. Następne pytanko brzmi, ile mam psów? Pieska mam jednego, swojego w sensie takiego, że mieszka ze mną, ale jeszcze mam dwa pieski u moich rodziców i w takim razie w sumie wychodzi, że mam jakby trzy pieski. Pięknie! Następne pytanko jest od Colette, a brzmi ono, czy lubię ekipę? Kochani, jasne, że tak, od razu... pozdrowionka wysyłam. I tak, uwielbiam ekipę. Staram się w sumie oglądać ich na bieżąco, chociaż muszę przyznać, że chyba najbardziej to tak śledzę Wersow i Marcysię. Teraz jeszcze pytanko od Nikoli Bartoszyńskiej, czyli jak na imię mają moi rodzice. Moja mama ma na imię Ewa, a mój tata ma na imię Waldemar. Okej, jestem. Kolejne pytanko od Nikoli Bartoszyńskiej. Również widzę, Nikola się tutaj rozpisała, także buziaki dla Ciebie, dzięki za pytanka. W ogóle wszystkim bardzo dziękuję za zostawione pytania i tak jak mówiłam, jak jest jeszcze coś, co chcecie wiedzieć, piszcie na dole. Lubię nagrywać na YouTube'a. Oczywiście, że tak, uwielbiam. Naprawdę, po prostu mega się cieszę, że to robię, bo sprawia mi to dużo radości, po prostu. Kolejne, mieszkasz w domu jednorodzinnym czy własnym? Dobra, okej, bo tu chyba chodziło o to, w sensie, czy mieszkam z rodzicami, czy sama. Mieszkam sama, w sensie z Michałem, także mieszkamy razem z Michałem sami. A jeśli chodzi o to pytanie o domek jednorodzinny, to my po prostu mamy mieszkanie, nie mamy w tej chwili domu. Mieszkając z rodzicami, mieszkałam w domu jednorodzinnym, także chyba wyczerpująca odpowiedź, co? Następne pytanko od Ani, także lecimy, czy słońce... czy... o rany. Czy słońce, czy deszcz? Zdecydowanie słońce, deszczu nie znoszę, po prostu nie. Jaka jest Twoja ulubiona muzyka? Z muzyki to bym powiedziała, że chyba słucham głównie popu, jakichś też klimatów latino, wiecie? Trochę muzyki elektronicznej. Albo i więcej niż trochę. I to tyle. I następne pytanko. Kiedy ślub z Michałem? No właśnie, jeny, kochani, powiem Wam, że ten ślub to się zbliża po prostu wielkimi krokami i w związku z tym też przygotowałam dla Was kilka naprawdę fajowych odcinków. Serio takich czaderskich. Ale to jeszcze trochę. My ślub bierzemy za 3 miesiące. W sierpniu. Serio. I po prostu... my ten ślub planujemy od 2 lat. No bo takie są, taki jest czas oczekiwania na salę, wiecie, zanim zamówiliśmy salę, DJ-a, tak, no po prostu wszystko, no to było ze znacznym wyprzedzeniem, przede wszystkim sala, bo tutaj o to chodziło, także no strasznie szybko ten czas zleciał i ja po prostu nie dowierzam w to, że zostały 3 miesiące i wiecie, zresztą pewnie zrobię o tym jeszcze jakiś odcinek, bo no bo dużo to jest emocji, serio, dużo emocji, a jak Wam się podobają takie tematy, chcecie się dowiedzieć czegoś więcej o tych naszych przygotowaniach, to no to na pewno powiem, także dawajcie znaka. W tej chwili akurat czekamy jeszcze na zaproszenia, bo muszą przyjść, ale jeszcze ich nie mamy. Następne pytanko od Sylwii Zyśk, także buziaki dla Ciebie, Sylwia. Jaki jest mój ulubiony film? Na to pytanie chyba też odpowiedziałam już w poprzednim odcinku z Q&A. W tej chwili jest to Teoria Wszystkiego, ale bardzo lubię też
takie klasyki, na przykład bardzo lubię Troję oglądać i z takich nowszych filmów Wonder Woman, uwielbiam, jest super. Czyli teraz od Patrycji Pachockiej, a brzmi, czy lubię miłe komentarze? Jasne, że tak. Uwielbiam miłe komentarze, bo dają mi takiego, wiecie, powera po prostu do działania, że aż chce mi się robić jeszcze więcej i więcej, więcej takich zwariowanych, wesołych, uśmiechniętych odcinków i cieszę się, że ta energia po prostu zostaje na tym odcinku, że można się nią z kimś podzielić, także tak, zdecydowanie bardzo je lubię. I pytanie numer dwa, czy lubię kotki? Lubię kotki. I pozdrowionka dla Ciebie, Pani. Buziaki! Następne pytanko jest od Leny Zielińskiej, także Lenka, pozdrawiam Cię serdecznie, buziaki dla Ciebie. I pytanie brzmi, chwila, moment, tylko przeczytam. Czy na tym kanale będą jakieś zabawki? Jeśli tak, fajnie jakbyś otworzyła Playmobil. Kochani, jak wygląda sprawa z tymi zabawkami? Już Wam to tłumaczę. Otóż tak, od czasu do czasu będą się pewnie pojawiać zabawki, chociaż ja nie ukrywam, że mam ochotę po prostu robić znacznie więcej rzeczy i po prostu nie będzie tylko samych zabawek, bo jak sami widzicie, u mnie też jest więcej takich treści bardziej rozrywkowych, tak bym powiedziała, rodzinnych, rozrywkowych, żebyście mogli mnie po prostu lepiej poznać. Ja dzięki temu też Was znam lepiej i się świetnie wtedy z Wami bawię podczas tych odcinków, chociażby podczas tej serii, gdzie widzowie w czymś biorą udział, także myślę, że chyba nie narzekacie na to, że zabawek jest trochę mniej, aczkolwiek mówię, będą się pojawiać, no i już się pojawiały też na kanale, więc jest trochę tego i trochę tego, taki złoty środek. Kolejne pytanko jest od Zosi Tośki. Zosia Tośka, dlaczego nie stawiasz filmików na Mega Dyskont? Kochani, już o tym w sumie mówiłam. Ja na kanale Mega Dyskont już nie występuję wcale, w ogóle po prostu zero. Jestem teraz tylko tutaj na moim kanale i mam tutaj z Wami naprawdę o niebo lepszy kontakt i właśnie dlatego nie wstawiam tam filmów, bo już tego kanału nie prowadzę. Także myślę, że jest to też proste wytłumaczenie. Okej, okay, czy jeszcze coś mi zostało z jakichś pytanek? Ach, no tak, jeszcze jest. Dobra, jeszcze Julka Wiśniewska się zapytała też, czemu odeszłam od Mega Dyskont? Na to pytanko też już odpowiadałam w poprzednim Q&A. Kochani, ja wiem, że jeszcze wiele osób się o to pyta, ale tak jak już mówiłam, no niestety wiele nas tutaj poróżniło. Przede wszystkim to, że ja po prostu mam swój kanał. I już odpowiedziałam na to pytanko właśnie w poprzednim Q&A, także no wszystko się po prostu z tym łączy. Kolejne pytanko od Oli Podkowy, także buziaki dla Ciebie. Aha, Julka, dla Ciebie też, bo już nie wiem, czy pozdrowiłam. Jak kogoś nie pozdrowiłam, to naprawdę przepraszam, ale pozdrawiam teraz. Grupowo dla wszystkich buziaki. Dobra, a pytanie brzmi, czy lubiłam nagrywać na YouTube? Tak, lubiłam, nagrywam nadal, także nic nie straciłam. Bardzo się cieszę, że wszystko teraz w 100% robię sama i no w sumie nadal to będzie tak wyglądało, więc jak jesteście tu ze mną i Wam się podoba, to tym bardziej się cieszę, serio. Okej, okay, pytanie numer dwa. Wolę pieski czy kotki? Pieski, jestem team pieski. Pytanko numer 3, czyli co się stało z Moniką, z którą nagrywałaś? Ja już odpowiadałam na to pytanie, bo my nie mamy ze sobą żadnego kontaktu w tej chwili i ona teraz nagrywa na innym kanale. No, już nas więcej w duecie nie zobaczycie po prostu, bo też już mówiłam, że ja nagrywam z moją rodziną i tak już pozostanie. Pytanie numer 4. Tu chyba o to chodzi, czy nagrywam na YouTube dla pieniędzy, bo nagrywałam w Megadyskoncie, czy w sensie w Megadyskoncie nagrywałam dla pieniędzy. Jakoś tak rozumiem to pytanko. Jeśli YouTube to jest czyjaś pasja, to nawet nie do końca chyba mogę to nazwać pracą. I owszem, w Megadyskoncie była to moja praca, ale cały czas robiłam to, bo uwielbiałam to robić. No inaczej by mnie tam nie było, więc chyba tak najprościej to mogę wytłumaczyć. No tylko mówię, no w tej chwili jakby mam pełną kontrolę nad tym moim kanałem i mam z Wami lepszy kontakt, więc daje mi to jeszcze większego powera do działania, serio. I po prostu sama widzę po sobie, że mam więcej energii i tylko lepszy humor. Także dziękuję Wam bardzo za to, że jesteście. I mam nadzieję, że ten kanał będzie się jeszcze dalej rozwijał i będzie Was tutaj coraz więcej, także dziękuję Wam, słuchajcie, za całe wsparcie i no i to chyba na tyle, także buziaki dla Ciebie, Ola, chyba odpowiedziałam wystarczająco na to pytanko, zobaczę, czy coś jeszcze zostało, nie. Nie, to była krótka odpowiedź. Także na dzisiaj to już wszystko. Jeśli macie pytania, piszcie pod filmem, dawajcie łapeczki w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się w piątek o godzinie 15. Także do zobaczonka. Buziaki, miłego popołudnia, dzięki, że byliście. Pa!